Polska stała się ostatnio bardzo specyficznym państwem w Europie. Unia Europejska grozi naszemu krajowi sankcjami i wstrzymaniem funduszy, a w najgorszym lub może raczej najlepszym wypadku nawet wydaleniem ze struktur tej komunistycznej organizacji. Wszystko to ze sprawą niechęci do przyjmowania islamskich imigrantów, którzy organizują zamachy w krajach, które otworzyły dla nich swoje granice. UE traktuje to nieposłuszeństwo jako złamanie unijnego prawa. Lewicowe media w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych starają się przedstawiać Polskę jako państwo rasistowskie. Również w naszym kraju niektóre środowiska finansowane przez zagraniczne instytucje i filantropów powiązanych z poprzednią władzą, a także ludzie zindoktrynowani przez media lub po prostu nieświadomi obecnej sytuacji, bardzo chętnie atakują i szkalują Polskę. Jednak obecna sytuacja posiada także drugą stronę. Mimo całej tej krytyki, Polska jest jednym z najbardziej bezpiecznych państw w Europie i wciąż nie doświadczyła ani jednego islamskiego zamachu terrorystycznego. Polska bardzo wyróżnia się na tym tle spośród państw wdrażających islam, multikulturalizm i poprawność polityczną. Jest przez wielu postrzegana jako przystań normalności. Ciekawy przykład pojawił się ostatnio w Szwecji. Dziennikarz i komentator polityczny Peter Emanuelsen zapytał na Twitterze, do jakiego kraju najlepiej byłoby uciec, aby zaznać spokoju i normalności. Zrobił więc ankietę, w której oddano ponad 9500 głosów. Jak się okazało, 67% użytkowników Twittera wskazało na Polskę. Nasz kraj przedstawiony jako ostoją normalności to wielka pochwała, lecz z drugiej strony może to zachęcić wielu Europejczyków do opuszczenia swoich domów oraz emigracji do Polski. Warto jednak zauważyć, że w identyczny sposób zachowują się tzw. syryjscy uchodźcy, którzy zamiast walczyć o swój kraj, woleli osiedlić się w Europie i żyć na socjalu. W Polsce również mamy przecież własne multikulti, przyjmując Ukraińców. A wkrótce mogą to być również Szwedzi, Brytyjczycy, Niemcy czy Francuzi.